Behringer Ultra Flanger. Czysty sygnał. Ta-da! Jest tutaj ten manual, to jest takie coś, musicie sami posłuchać, można powiedzieć, że wtedy ręcznie ustawiamy, w którym momencie efektu tego jakby takiego szumienia jesteśmy, na przykład załóżmy, teraz jesteśmy, słyszycie ten taki rezonans, odgłos, zwiększam to. Można powiedzieć, że wtedy to szumienie, czy to takie przesuwanie się efektu stoi w miejscu. Znaczy on jakby ustawiamy go w konkretnym jednym momencie tego przesuwania. Słuchaj, że to po prostu on nie przechodzi. On tylko jakby w jednym miejscu tkwi. I tu można skrajne jakby ustawienia. Teraz to chodzi o... Słyszycie, jak teraz faluje dźwięk? Tutaj ustalamy głębokość tego brzmienia, tego falowania. Jeśli to jest na minimum, to właściwie... Bardzo płytko ten efekt jakby rezonuje. Częstotliwość, czyli szybkość tego falowania. Tu mamy res, czyli odrezonans. W każdym ustawieniu można coś innego osiągnąć. Mamy tu jeszcze tryby 2. To był pierwszy.
można powiedzieć, tam w instrukcji napisane jest, że on w pewien sposób jakby odwraca to falowanie. To delikatnie słychać tę różnicę. Jest po prostu innego rodzaju falowanie, tak to można krótko określić, nieprofesjonalnie. Zapraszam do kupna.